Tamarą szarpią dwie główne namiętności w tej historii. Pierwsza to jest, jakby to powiedzieć, żeby było ładnie. Dług wdzięczności, który ma wobec Marty Sajno. A ponieważ musi przekroczyć pewne granice, więc to jest taka rzecz, że szarpią ją namiętności, czy to robić, czy nie. Bo musi być lojalna wobec na przykład policji i wobec Marty. I tutaj ma dylemat. Druga namiętność to jest, nie wiem, czy reżyser by chciał, żebym tak mówiła, ale moim zdaniem miłość do Tomka. Czyli historia z przeszłości, która wraca i gdzieś tam ciągle w niej jest. Czy to jest trochę tak, że każdy z bohaterów tej opowieści ma swoją krawędź? Myślę, że tak. Bardzo ładnie to powiedziałaś, ale coś takiego jest, bo ta Marta Sajno, która jest takim motorem tych działań, właściwie wszystkie osoby z jej bliskiego otoczenia podejmują jakieś ogromne ryzyko. Ryzyko Tamary to jest troszeczkę bycie szczerą z samą sobą? To jest kwestia zaufania tutaj, które ona wypracowała będąc w tej policji. Natomiast tak jak mówię, Marta ją prosi o coś, co jest tak naprawdę ponad jej możliwości. Ale nie tylko mówię zawodowe, czyli jest to niebezpieczeństwo wyrzucenia jej z pracy, stracenia pracy, ale również zagrożenie życia. Po prostu. Dlatego, że Tamara jest po prostu obligowana do pewnych działań, które zahaczają o osoby wyższego szczebla, a te osoby są bardzo, bardzo nieuczciwe, taką mają przeszłość i są w stanie się posunąć, żeby nie zaprzepaścić swojej kariery, na przykład do morderstwa, na przykład do zlikwidowania kogoś. I Marta, a ponieważ Marta jest tak zdeterminowana tym, żeby coś zrobić, wykonać swój plan, więc bez mrugnięcia okiem angażuje osoby do tego. A Tamara jest też lojalna wobec niej, bo jest jej wdzięczna i nie może odmówić, a z drugiej strony nie powinna tego robić, więc to jest taka pułapka trochę na krawędzi.